musi być wymieniona. Jak to zrobimy? Nie wiem, ale musimy to zrobić. Musimy tą szajkę wymienić. Jak to się mówi, Krzysztof Kononowicz bardzo fajnie to ujął kiedyś w słowach, że to mi się bardzo spodobało u takiego prostego niby człowieka, że trzeba wziąć koła, czyli kawałek dechy i spierdolić ich ze stanowiska. O, no to takie, no nie wiadomo, czy to w przenośni, czy dosłownie, ale fajnie brzmi, nie? Trzeba ich spierdolić ze stanowiska, wziąć koła i spierdolić. Nie wiem, co będzie tym kołem, czy będą forma jaka, ale na pewno trzeba wymienić ekipę okupacyjną na ekipę normalną, która będzie dla nas po prostu dla nas, a nie my dla nich. Nie? Teraz jesteśmy my dla rządzących, a rządzący śmieją się nam w twarz. Normalny kraj, tak? Dobra, normalny kraj. Zbieramy tu na normalny kraj. Każdy wolontariusz zbierał na te trzy organizacje, ale to mogło różnie być, wiecie. Wiecie, rozumiecie. Ruch Naprawy Polski. O, tutaj, tu pięknie, o, tutaj pięknie, tu zapierdzielone. No, już nie chciało mu się przepisać tego. Co tu jest napisane? Ruch Naprawy Polski. Brawo. Ruch Naprawy Polski. Tak, tutaj jest Ruch Naprawy Polski. Co to ma być? Słuchajcie. Z tego wynika, że gość nazbierał aż... Było wymagane 30 podpisów, on nazbierał 60. 61 nawet. Tyle, że tylko na jedną partię. A na te drugie to już mu się przy siódmym nie chciało i zaczął robić krzyżyki. Ruch Naprawy Polski dostał dobrze, tutaj normalny kraj dostał tylko 7. Chociaż były podpisy, nie? Były podpisy oryginalne, czego te wszystkie partie nie mają. Nie mają prawdziwych podpisów. Mają dobre dane, ale podpisy nie, bo ci ludzie, którzy są na ich listach, nie mają żadnego pojęcia o tym, że są. Moim zdaniem powinien być taki system komputerowy na przykład, że wpisujesz na internecie swoje imię i nazwisko i sprawdza ci automatycznie, na jakich listach wyborczych jesteś jako człowiek, który popiera te listy. Bo jest prawo takie, że możesz poprzeć wszystkie listy. Wszystkie. Nie musisz tylko jedną. To nie są wybory. Ale myślę, że... Taki, słuchajcie, system nie byłby na rękę dla władzy, bo wtedy moglibyśmy sprawdzić konkretnie, jak to działa. I musiałoby być, to by, słuchajcie, bardzo długo czasu trwało. Same zbieranie podpisów musiałoby być, słuchajcie, o wiele wydłużone, bo by musiało być jeszcze w wersji elektronicznej, tak? W wersji elektronicznej napisane, po prostu wersja elektroniczna. Nie musiałby być elektroniczny podpis, ale w wersji elektronicznej, chociaż byłoby jeszcze fajniej, żeby w ogóle w elektronicznej wersji były zbierane podpisy. Wtedy byłoby tak, że no co, one bezpośrednio by wpływały na serwery do Państwowej Komisji Wyborczej. Ja jako
człowiek, Polak, zwykły obywatel, mógłbym ja lub ty wpisać sobie swoje dane i sprawdzić, czy ktoś nie ukradł waszych danych i nie wpisał was na listę, na której nie chcecie być, ewentualnie na listach jakichkolwiek, bo na przykład wy nie przypominacie sobie, żebyście podpisywali się komuś, nie? No, to by było ciekawe. Najlepiej, żeby jeszcze osoby podpisywane byłyby kamerowane na żywo, nie? Żeby był dowód stuprocentowy, że to ta osoba. Ja bym to tak widział, ale w tym wypadku, bo mówi się, że wybory są tajne. Nie, wybory nie są tajne. Wybory są w ogóle nie tajne, bo mam tu imię i nazwisko z 30 osób, które poparły ruch naprawy Polski. No i co z tą tajnością? Przecież ktoś we władzach może sobie wziąć to skopiować i represje jakieś stosować do ludzi. Wie których. Wszystko jest napisane, czarno na białym. Demokracja w Polsce nie istnieje. Zapomnijcie o tym. Nie ma żadnej równości. Są równi i równiejsi. Równiejsi rządzą równymi. Tak to jest. Komitet wyborczy, normalny kraj. Normalny kraj, normalny kraj. Co my tu mamy? Normalny kraj, normalny kraj. Normalny kraj. Tam mogły były jaja, jak Eugeniusz Sendecki stwierdził, że będzie kandydował z czego? Z jakiegoś tam tego durnia. Tego idioty takiego. Agrounii. No to było żenujące. Trzeba było się odciąć zupełnie od tego. Ale sprawa się wyjaśniła, bo on poszedł do Tuska. Jakoś tam szybko dogadali się. Chyba... Ale w ogóle oni nie mieli zielonego pojęcia, że Eugeniusz chce od nich startować. Nie chcieli ich tam. Na szczęście. Masakra. Niby żadny strajk przedsiębiorców. A co to? Komitet Ruch Naprawy Polski. Tak to. Słuchajcie, Ruch Naprawy Polski. Żeby było jasne, dopiero teraz, dziś, ja liczę te głosy. Bo wiem, że nie miałem czasu po prostu, tak? A termin do 6, jak on się nazywa, 6 września, minął 6 września, nie? Więc nie ma o czym gadać, Ruch Naprawy, ale z zimnym okiem popatrzmy na to. Ruch Naprawy Polski, Ruch Naprawy Polski, Ruch Naprawy Polski, Ruch Naprawy Polski. Trzeba wyciągać wnioski z różnych sytuacji. Na przykład Ruch Naprawy Polski zamiast zająć się zbieraniem podpisów, uruchomieniem naprawdę wszystkiego, co żyje, robił ulotek, które w ogóle są niepotrzebne teraz, nie? Bez sensu. Sprawa, no dużo jest niejasności. W ogóle największą, Ruch Naprawy Polski, największym problemem jest to, że te partyjki, komitety nie dogadały się razem z sobą, bo ci nie mieli, ale razem by może mieli. Może by mieli. Ale prawdziwe, chociaż wątpię w tym czasie. Ruch Naprawy Polski, proszę. Ruch Naprawy Polski. Ruch Naprawy Polski, puste. Poszło wątpię.
Normalny kraj. Ruch naprawy Polski. Patrzymy dalej. Ruch naprawy Polski. No tak. Wydaje mi się, że to są wszystkie tak zwane wszystkie podpisy. Może mi się to tylko wydaje. Słuchajcie, wydaje. Z tego, co znalazłem w samochodzie.